Moi drodzy, witam was wszystkich bardzo serdecznie w kolejnym materiale na kanale Arachnofobia, hodowla ptaszników. Jak pewnie wiecie, zajmując się ptasznikami, nie można uznać mnie za osobę normalną, powiedzmy to otwarcie. Nie ma co też ukrywać, na tej hodowli oprócz pająków, czyli dość dziwnych stworzeń, hodują się też dość inne dziwne stworzenia, jak na przykład takie szpetne larwy, karaluchy. Takie szpetne karaluchy, oprócz tego, że mają ponad 7 cm, to jeszcze syczą. Takie szpetne karaluchy, których jest tutaj kilka tysięcy. Takie słodkie jaszczureczki, które są dość przyjemne. Na przykład gecko narzęsiony, brownie. Ptaszniki. Jeszcze więcej ptaszników, chociaż one, tak jak mówiłem, są dość normalne na tej hodowli. Skorpiony, które też do małych nie należą. A ten gagatek uciekł z pojemnika. I w większości przypadków nie mam oporu, żeby dotknąć to zwierzę, przełożyć, nakarmić czy zrobić z nim cokolwiek. Tak w przypadku tego zwierzęcia. Zresztą zobaczcie sami. Moi drodzy, zwierzę, o którym dzisiaj będziemy rozmawiać, to skolopendra i powiem wam, że ogólnie to cyka mnie w opór. Kupując je, nie wiedziałem tak naprawdę, że te istoty są tak piekielnie szybkie. Mam na myśli nie to, że nigdy nie miałem skolopendr, bo miałem, ale zazwyczaj malutkie, które kupowałem od znajomych, którym udało się rozmnożyć te zwierzęta. Natomiast to jest cholernie szybkie, cholernie najgorsze, jakie możecie sobie wyobrazić. I chciałem wam dzisiaj pokazać troszkę z bliska tego zwierzaka, pokazać wam, jak to naprawdę się szybko przemieszcza. No i przede wszystkim, jak zawzięcie atakuje chociażby takiego karalucha, który do najmniejszych nie należy. Troszkę tu poddenerwuję, mam nadzieję, że mi nie wybiegnie z tego zbiornika, ponieważ ostatnio miałem okazję gonić. I moment, w którym ten zwierzak ucieka, jest przeokropny, naprawdę. Nie chciałbym go doświadczyć drugi raz, szczególnie, że jesteśmy w miejscu, w którym złapanie go graniczyłoby troszkę z cudem, ze względu na ułożenie wielu regałów oraz mebli. Spróbujemy mu dorzucić jeszcze jednego takiego karaczana. Nie wiem, czy będzie chciał sobie z nim powojować, czy będzie raczej teraz skłonny ku ucieczce. Dwa na raz, moi drodzy. Spróbujemy się z nim tu trochę podenerwować. Patrzcie. Trzyma w tym momencie w tych swoich złowieszczych nogach i nie chce go puścić za żadne skarby. No, 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 tylko mi koleżanko stąd nie wychodź. W tym momencie zaczyna się właśnie problem tego odcinka, albo i nie. Przełożymy ją sobie to elegancko. Ogólnie nie chciałbym, żeby mi wyszła z tego pojemnika, bo naprawdę gonienie się z nią w nocy o drugiej nie było niczym przyjemnym. Teraz jest 22, więc nie jestem aż tak zmęczony, ale zakładam, że byłoby to trudniejsze w tym otoczeniu, jakim jest magazyn. Tutaj jest najlepsze światło. Korzystając z okazji, że mam ich parę, pozwolę sobie wymieniać je, dopóki... O Jezus, właśnie o tym mówię. Gdyby to latało, albo wspinało się po płaskich powierzchniach, to powiedziałbym, że rzeczywiście jest coś, przez co boję się wychodzić z domu. Całe szczęście nie wychodzi to po płaskich powierzchniach gładkich oraz nie lata, więc jestem w miarę spokojny. Natomiast wracając do tematu, te zwierzaki mamy też dostępne w sklepie internetowym i nie do końca przemyślałem tą opcję, ponieważ nie wiem, jak ja to mam zapakować. Natomiast, moi drodzy, co to w ogóle jest za zwierzak? Czy jest to niebezpieczne i czy jest to zwierzę dla początkujących? Myślę, że odpowiedź nasuwa się sama, patrząc tylko, jak to zwierzę jest szalone. Absolutnie nie poleciłbym tego stwora żadnej osobie początkującej, żadnemu amatorowi, ponieważ jest to cholernie jadowite, jest to niesamowicie szybkie, niesamowicie nieprzewidywalne, no i dość dziwne. Tak, jest to skolopendra z Azji, pełna nazwa tego gagatka to skolopendra subspinipes. Nie jest to największa skolopendra w ogóle, ponieważ jedne z największych gatunków, chociażby skolopendra galapagoensis, dorastają do praktycznie dwukrotności tego rozmiaru. No i można powiedzieć, że jest to taki naprawdę killer. Patrzcie w ogóle, jak
jakie to jest wściekłe. Myślę, że możemy teraz przejść do próby prędkości tego zwierza. Oczywiście będziemy to robić w kontrolowanych warunkach na otwartej przestrzeni, ponieważ gdyby to nam uciekło i w Katowicach byłoby w Gazecie Katowickiej, o ile taka w ogóle istnieje, informacja o stonodze, która zabija wszystko, co napotka na swojej drodze, no to wiedzielibyście, że chodzi o zwierzęta z mojej hodowli. Zresztą popatrzcie na rozmiar tego stwora, bo to naprawdę jest no nie byle robal, nie byle robal. Tak więc przejdziemy sobie teraz do próby prędkości. Nie ukrywam, że jest to dość stresujący element tego filmu dla mnie, natomiast zrobię to dla was. Moi drodzy, a co do nowości na sklepie, to mamy naprawdę potężny magazyn pojemników z wentylacją. Jest tutaj naprawdę bardzo, bardzo dużo. Zapraszam was, bardzo dużo rozmiarów. No i piękne logo. A, no i w ogóle. W ogóle to wprowadziliśmy ostatnio arachnostarty. Zazwyczaj do tej pory były arachnostarty mini. Kurde, chyba nawet już nie mam arachnostartów bez wentylacji. Tak, są bez wentylacji. Nie wiem, kto tak spieprzył naklejkę. Szymon, jeśli to ty, to wiedz, że to znalazłem. Ale wprowadziliśmy arachnostarty z wentylacją mini, czyli te takie wasze ulubione. Są na sklepie, tak więc zapraszam gorąco. Zanim zaczniemy jednego odcinek, chciałem wam przypomnieć, a w sumie poinformować, jeśli jeszcze tego nie widzieliście, że w tamtym tygodniu udostępniłem, pokazałem wam po raz pierwszy grę, którą zrobiłem, grę karcianą Arachno Cards. Jest to gra składająca się z 57 różnych kart. Działa na zasadzie, kto pierwszy dopasuje symbole, które ma na swojej karcie, do kart pozostałych. Trochę za bardzo skomplikowałem. Na stronie jest fajnie to wszystko opisane. Wygrywa tą grę. Gra jest od 2 do 6 osób, no jest super. No jest super opcją dla osób, którzy mają grupę znajomych, którzy hodują też zwierzęta egzotyczne, szczególnie ptaszniki, ponieważ gra właśnie głównie na nich się opiera. Są tam różne nazwy gatunkowe do nauczenia, do rozróżnienia, różne gatunki. Jest też tam sporo sprzętu terrorystycznego, są też jakieś węże, gady. Myślę, że jest to fajna zabawa na wolny czas ze znajomymi. No i też nie jest droga, aktualnie są chyba jeszcze w promocji. Zachęcam gorąco do zajrzenia tam. Dobrze, próba odbędzie się w tym oto korytarzu. Pozamykamy sobie wszędzie drzwi, natomiast między nimi i tak jest na tyle szpary, że jest szansa, że mogłoby tam uciec. Boję się jeszcze o to miejsce. Natomiast myślę, że postaramy się sprawić tak, żeby nie uciekły nam dalej niż poza ten obręb korytarza. Usuniemy sobie z kadru tylko pułapkę nakaraczone. Swoją drogą polecam, bo jak widzicie działają i mamy je dostępne na sklepie. A do próby prędkości przyda nam się jakiś pojemnik do łapania i długa, długa penseta. To jest 30, mamy też dłuższe, ale wydaje mi się, że są zbędne. I wezmę tą, z którą wczoraj miałem największy kłopot. Tutaj dowód, ponieważ rozsypałem ziemię, próbując ją łapać. Wbiegła nam pod tą szafkę, nie umiem jej wyciągnąć, ale sytuacja została opanowana. I jest to najbardziej popieprzona skolopendra z tych, które mam, jak zauważyłem, i naprawdę ręce mi drżą. No patrzcie, jakie zło wcielone, ona już chce stąd wychodzić. Jezus, jakie to ma pazury jadowe, patrzcie na to. Widzicie to? Dobrze, te pojemniki są dość mocne, ponieważ te, w których mamy skorpiony, jak widzicie, umożliwiają im czasami ucieczkę. Natomiast ta skolopendra na bank by z takiego pojemnika uciekła. Ja pierdziele, co za demon. Wyobraźcie sobie tej wielkości pazury, wbijające wam się w palec. Czajcie to? Jakie to jest szalone, patrzcie na to. No czysty diabeł, czysty diabeł. Dobra, wypuszczam tego gnoja. Ja wiem. Nie no, sikam w opór. Czekajcie, biorę pensetę. Ułatwić ewentualne łapanie, to weźmiemy jeszcze tego karaczana, którego przygotowałem. Na wszelki wypadek, żeby mieć jakąś zanętę na nim, jakby nie chciała się zatrzymać i żeby mogła cokolwiek ukąsić. Dobra, to jest mega głupie. O Jezus, pyk. Dobra. Czekajcie, tylko otworzę ją tak, żeby móc się od razu oddalić. No patrzcie, ona już... O, patrzcie, nawet nie będę jej otwierał, zostawimy jej delikatnie uchylony pojemnik, tak jakbyście zapomnieli zamknąć. I dajmy jej dosłownie chwilę i ona sama stąd sobie świetnie wyjdzie. Patrzcie, ile to ma siły. Jakie to jest kur... No i patrzcie. 3, 2, 1. Czekajcie, popchniemy ją, żeby trochę przyspieszyła. No, jakie to szybkie, stare. Patrz. Ja tu chcę. Straszne to jest. Wiem, że
moi znajomi, którzy to oglądają, śmieją się ze mnie, że jestem amatorem, ale przy tym zwierzęciu czuję się jak całkowity amator zwierząt egzotycznych, naprawdę. To, jakie to jest szybkie, jak nieskoordynowanie się porusza. Tutaj nie ma też, co prawda, dobrych warunków do ucieczki, ponieważ w tamtym pokoju miała dywan, na który mogła zaczepić te ząbki, tak więc była jeszcze szybsza. Myślę, że mam taki jeden pokój, w którym mógłbym wam pokazać pełny potencjał jej prędkości, tak więc włączę tylko kamerę i przejdziemy tam. Wreszcie w pokoju, w którym raczej nie ma gdzie się schować, natomiast jest to pokój, w którym nie ma światła niestety. Tak więc teraz zobaczymy w sumie pełny potencjał jej prędkości w momencie, kiedy ona się ma o co zaczepić. Jak widzicie, troszkę spokorniało, ale no, nie jest to najmniejszy robal. Uwaga. Pyk. Patrzcie, patrzcie jak to pędzi. Czekajcie, teraz już też troszkę... O Jezus, jest jakaś para. Jo. Ale straszne to jest. Powiem wam, że to są naprawdę prawdziwe emocje. Ja naprawdę boję się tego gnoja. No jest przepotężny, patrzcie na to. Widziałem jakiś karaczan, muszę go tutaj sobie biega. Dobra, Skolka już w swoim domku. Tak więc tej już nie męczymy, damy jej Karolucha jeszcze. Pyk, pyk. Uwaga, pyk. To ona nam pewnie wybiegnie teraz, jak już jest tak zestresowana. To możliwe, że na nas sobie wybiegnie za chwilę. No, damy jej czas, nie będziemy już męczyć dzisiaj. Możecie mi wierzyć lub nie, ale spociłem się ze stresu. Naprawdę boję się tego zwierzaka i myślę, że to fajny dowód... O, lampę nie włączyłem. Myślę, że jest to fajny dowód na to, że nie jestem aż tak odklejony. W sensie, no może trochę jestem, ale chodzi mi o to, że dodając na przykład TikToki z pająkami, które wyciągam na korku, mniej więcej wiem, czego się po nich spodziewać, wiem, jak się będą zachowały. Natomiast po tej skolopendrze absolutnie nie mam pojęcia, co ona będzie robiła. No i myślę też, że nie ma się czego wstydzić, że nie mam doświadczenia z każdym zwierzęciem. Uważam, że powinniśmy normalizować to, że nie znam się na wszystkim. O tak, będzie to świetne... Świetne sformułowanie z tego filmu. W ogóle patrzcie, koką znaleźliśmy teraz. Taki mały pierdek, co prawda to elegans, ale zawsze coś. Tutaj dzisiaj też znalazłem kulę Kochiana Brun Nipes. No i zrobię wam w sumie aktualizację kokonu w międzyczasie. Tu sobie siedzą aureotybialisy z ostatniego odcinka. I moi drodzy, chyba są to już ciemne nimfy drugie, z tego co do nich zaglądałem ostatnio. O kurde, już są nawet L1-eczki, spójrzcie. Kolejne maluchy wpadają, kolejna partia aureotybialisów znowu wraca do oferty. Tak, nie posprzątałem ostatnio tych nimf, wiem, nie bijcie. A co do Tigrina Veseli, to u nich także fajnie, ponieważ wyliniały sobie na nimfy trzecie. I tak, moi drodzy, te pańki mają aż 3 stadia nimf, podobnie jak Metaliki, podobnie jak Balfuri. A no i typowo pochwaliłem wam się kokonem Somopause Victorii. No i oczywiście, jak możecie zobaczyć, samica sobie chodzi już bez kokonu. Czyli po prostu na chwilę przed odebraniem go sobie zjadła, tak jak Metallica w tym roku, tak jak Ephobopus murinus. Super! I żeby przełamać ten stereotyp, że jak się pochwalę jakimś kokonem, to on się niszczy, to pokażę wam teraz kokon kolejny Psalmopause Victorii, który się nie zniszczy. I uwaga, nawet bez cięcia to zrobimy, moi drodzy. Psalmopause Victorii. Zjadła go? Nie no, widać go. Kurde, tylko czy ja wam go pokażę, tak żeby jej tu nie denerwować. Czekajcie, o, tamte białe, no na pewno widzicie teraz. Jest w każdym razie ten kokon, pokazałem wam go, jak go zjesz, to cię przerobię na parówki. Ciekawostek jeszcze na temat dopuszczania, wrzucałem na relację na Instagramie fotę, jak dopuszczałem sobie te oto pajączki, czyli Formigohilus rufus, moi drodzy, piękna samiczka. Dodawałem zdjęcie, jak dopuszczałem te pająki, no i wszystko byłoby fajnie, napisaliście, że o, uważaj, żeby samice nie zadbać i samce. Wiecie, co zrobił ten mały gnój? Jest tu on w ogóle? Jest, siedzi tutaj. Ugryzł tą samicę w karapaks od spodu. Tego, czemu by nie? Myślałem, że samica zdechnie, ale jak widzę, trzyma się i ma się cudownie. Tak więc, no super, super sprawa. Jeszcze z aktualizacji narodzinowych, no to mamy ostatnio falę rozmnażających się Jana Lychasów. No i tam sobie siedzą malutkie na samicy pierwszej. Tutaj na... Tutaj siedzą sobie na drugiej. Na trzech z tych już są ściągnięte i są w ofercie. Moi drodzy, dobrze, tamta skolka wymęczona, no a ta sobie dalej wcina. Jak widzicie, no radzi sobie z tym karaluchem znakomicie. Moi drodzy, ogólnie to miałem kiedyś, tak jak wspominałem, mały skolopendrik. Okej, były szybkie, ale no
nic w porównaniu do tego, co tutaj mamy, jeśli chodzi o wielkość i o prędkość przede wszystkim, jakby o wrażenie, jakie robi uciekająca skolopendra tej wielkości. Myślę, że jeśli macie dość już nudnych ptaszników, że tak to ujmę, to taka skolopendra może naprawdę odświeżyć wam początki hodowli pająków i pierwsze przekładanie i tym podobne. Co chciałem rzec? Takie skolopendry są w ogóle turbo, ale to turbo trudne w rozmnożeniu. Zasadniczo jedyne skolopendry, z tego co widziałem, jakie są mnożone, to te z udłowu, czyli tak jak na przykład ta panienka, bądź ten pan. Do tego do seksowania przejdziemy też zaraz, bo to jest w ogóle mega dziwny temat. Natomiast te skolopendry, nawet jeśli już są zapylone z odłowu, czyli przyjeżdżają samice, które kopulowały w naturze, no i jeśli uda się w ogóle, żeby złożyły jajka, to na 99% powiedziałbym, że te jajka bądź młode wam już no te skolopendry obrędzlują. Kurde, patrzcie, ona skończyła całego tego karaczana jeść. Przysięgam wam, minęło 10 minut. Dobra, ona się zaraz wybierze na włajarz, a my tego nie chcemy. Tak więc zamkniemy ją. Będziemy podziwiać za pojemnika, bo nie ukrywam, boję się ich. Tak więc uzyskanie małych skolopendry jest naprawdę niesamowicie trudne. Pamiętam, jak Kuba Zając kiedyś o tym opowiadał, jak udało mu się jakieś tam młode odchować. No było to nie lada wyzwanie. I jest to w sumie nie lada wyzwanie, ponieważ są to naprawdę płochliwe stwory i chyba najmniejsze jakieś drgania mogą sprawić, że po prostu się zestresują i sobie je wdupcą. Natomiast do momentu, w którym nie zjedzą młodych, są naprawdę bardzo troskliwymi zwierzętami, jeśli chodzi o swoje młode. Kończąc już wątek skolopendr, seksowanie tych zwierząt, czyli sprawdzanie ich płci, jest czymś, czego bym się chyba nie odważył na ten moment na pewno zrobić, a przede wszystkim nie jest tak proste, jeśli można tak ująć, jak w przypadku ptaszników. Znam dwie metody na seksowanie skolopendr. Trzy, przepraszam. Pierwsze to CO2, czyli dwutlenek węgla, który usypia po części te zwierzęta. Oczywiście one później wracają do swojego stanu. Natomiast z tego co słyszałem, ma to jakieś swoje negatywne skutki. Drugą metodą, którą w ogóle poznałem, będąc na wyjeździe z Wojtkiem na AnimalCon w Stanach Zjednoczonych, dzięki uprzejmości Johnny Winum, który opowiadał o tym na jakimś panelu, dowiedziałem się, że seksuje je topiąc je w wodzie. Dosłownie tutaj wrzucę wam fragment, jak to wygląda. Powiedział mi, że jest to bardziej humanitarne, niżeli seksowanie ich przez gazowanie CO2. No i trzeci sposób, o którym ostatnio się dowiedziałem od mojego znajomego Jarka, czyli po prostu łapie, wyciska i jakby nie pieprzy się z tym, można byłoby tak rzec. Nie wiem, nie robiłem, nie zamierzam. Myślę, że są to zwierzęta naprawdę warte uwagi. Są straszne, ale zarazem mega ciekawe. Polecam wam je gorąco sprawdzić, poczytać o nich troszkę, pooglądać filmów i zobaczyć z bliska, bo zawsze oglądałem je na giełdzie jako jakiś robal, wiadomo, widziałem, że to skolopendra, ale nigdy nie miałem takiego rzeczywiście kontaktu z takim zwierzęciem na swojej hodowli, takim dużym, mam na myśli o skolopendrze tego rozmiaru. Tak więc było to coś nowego, spoko doświadczenie, ale nie kupujcie ich internetowo, bo ja nie wiem, jak ja je mam zapakować, tak szczerze, i na pewno będzie z tym nie lada zabawa. Kto zamówi skolopendrę, nagram to i wrzucę wam bez cięć. Zobaczymy, czy zrobimy rekord długości pakowania paczek. Nie przedłużając, to tyle w tym odcinku. Wpadajcie na sklep po grę Arachno Cards razem z Atlasem Pająków w pakiecie bądź bez. Trzymajcie się i widzimy się w kolejnym odcinku. I więcej wam nie powiem, ale parę rzeczy się szykuje.